Szanowni Państwo, wystartowaliśmy z nową kadencją samorządu bierańskiego na lata 2018-2023. Przed nami moc wyzwań na różnych płaszczyznach. W tej chwili jako zarząd i Rada Dzielnicy pracujemy nad budżetem na przyszły rok, zmianami inwestycyjnymi, bo chcemy bardzo wzmocnić nasze inwestycje na Bielanach. Jeśli chodzi o budżet bieżący, który służy obsłudze między innymi oświaty, kultury, jednostek sportu czy jednostek pomocy społecznej, ten budżet mamy naprawdę na dobrym poziomie, który gwarantuje nam skuteczne działania w Państwa sprawach. Naszym głównym zadaniem w chwili obecnej jest walka o środki w mieście na nowe inwestycje, ponieważ w tej kadencji chcemy rozpocząć budowę domów kultury na Rudzie i na osiedlu Piaski. Chcemy dokupić nowe hale pneumatyczne, chcemy prowadzić dalej modernizację jednostek oświatowych, czyli mówimy tutaj choćby o remoncie szkoły na ulicy Gwiaździstej imienia generała Maczka, gdzie już pierwszy etap prac będzie się rozpoczynał, a potrzebujemy środki na drugi. Chcemy dobudować hale pneumatyczne przy 5 szkołach bielańskich, bo te hale są bardzo potrzebne. Chcemy też dalej prowadzić bielańskie rewolucje podwórkowe prowadzone przez burmistrza Piątkowskiego, czy też przeprowadzać remonty placów zabaw i parków, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy żyli w przyjaznym otoczeniu. Dużo nas czeka zmian przy inwestycjach drogowych. Część będziemy realizować jako Urząd Dzielnicy, część razem wspólnie z ZDM-em. Chcemy też rozbudować sieć stacji Veturillo i na przyszły rok planujemy dostawienie kolejnych stacji na terenie naszej dzielnicy, tak aby cała nasza dzielnica była pokryta bardzo dobrą siatką połączeń rowerowych. Wiąże się to oczywiście z dalszą rozbudową sieci ścieżek rowerowych i ich modernizacją, ponieważ te standardy, które obowiązywały kilkanaście lat temu, zmieniły się, będziemy je też zmieniać. Bardzo ważnym punktem jest zazielenienie naszej dzielnicy. Chcemy, aby Bielany zostały zielone, czyli będziemy starali się unikać plombowania dzielnicy tak zwanego, czyli stawiania przez deweloperów bloków, gdzie tylko się da. Przykładem choćby jest teraz walka o miejscowy plan dla Wawrzeszewa, gdzie z jednym z postulatów jest Biura Architektury jest dostawienie kolejnych budynków mieszkalnych bez infrastruktury towarzyszącej na terenach zielonych. Na to się naszej zgody nie będzie, tak samo jak nie będzie zgody na zamknięcie czy przebudowę tak naprawdę bazaru Wolumen. Tu bardzo mocno stajemy za kupcami i za mieszkańcami, sami jako mieszkańcy. Wiemy, że ten bazar trzeba zmodernizować, część od strony ulicy Kasprowicza, ale absolutnie go nie likwidować czy nie zabudowywać biurowcami. Pracy przed nami bardzo dużo, my się tej pracy nie boimy, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeśli coś trzeba, prosimy o bezpośredni kontakt.